Komitet Obrony Demokracji jest społeczną inicjatywą powstałą spontanicznie w odpowiedzi na działania rządu Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy. Głównym inicjatorem akcji jest Mateusz Kijowski, który przyznał jeszcze na samym początku, że boi się, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości Polska straci mnóstwo czasu na burzenie i budowanie od nowa zamiast dalej się rozwijać. Kijowski spontanicznie założył na Facebooku grupę Komitet Obrony Demokracji, która w 2 dni zebrała 20 tysięcy członków. Obecnie jest ich już 56 tysięcy. Symbolem kodu jest opornik, który w PRL-u symbolizował opór wobec władzy. Pierwsze oficjalne spotkanie kodu odbyło się w Warszawie 2 grudnia. Jak na razie kod jest jedynie ruchem czy inicjatywą społeczną, nie stowarzyszeniem, ale trwają już prace, żeby właśnie w stowarzyszenie kod przekształcić. Wkrótce po rozpoczęciu działalności przez kod pojawiły się pierwsze pytania, skąd w zasadzie bierze on pieniądze na swoją działalność. Jedynym źródłem finansowania kodu są wpływy od jego sympatyków, które można przekazywać na stronie internetowej. Początkowo kod założył sobie za cel zebranie 20 tysięcy złotych, jednak bardzo szybko okazało się, że suma zebrana jest znacznie wyższa. W tej chwili udało się ją powiększyć już do 196 tysięcy złotych. Ostatnio jednak na manifestacjach zaczęły pojawiać się także pierwsze puszki, do których uczestnicy demonstracji mogą wrzucać dobrowolne datki. Do tej pory kod nie opublikował jeszcze raportu swoich wydatków, ale jak zapowiedzieli nam organizatorzy i władze Komitetu Obrony Demokracji, wkrótce taki raport zostanie przedstawiony. Przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji podkreślają, że osoby pomagające w organizowaniu manifestacji czy pracujące dla kodu za swą pracę nie pobierają ani złotówki. Kod bardzo szybko stał się ruchem ogólnokrajowym, ma swoje struktury już w 17 regionach w całej Polsce, a manifestacje odbyły się nawet w 36 miastach poza granicami kraju. Nieoficjalnym liderem Komitetu Obrony Demokracji jest Mateusz Kijowski, ten sam, który kilka miesięcy wcześniej zainicjował akcję Stop Gwałtom. Kiedy okazało się, że kod przybiera na sile, jest coraz bardziej popularny, szybko zaczęto przyglądać się biografii Kijowskiego i wyciągnięto mu sprawę niepłacenia alimentów. Kiedy o sprawie niezapłaconych alimentów zaczęło być głośno, niektórzy zwolennicy kodu przyznali, że Kijowski w związku z tym stracił w ich oczach. Do tej pory największą manifestacją przygotowaną przez kod była ta z 12 grudnia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dołączyli do niej wówczas czołowi politycy opozycji. Policja szacowała wówczas, że do tej manifestacji mogło przyłączyć się nawet do 50 tysięcy obywateli. Organizatorzy manifestacji podkreślają, że protesty mają pokojowy charakter, odbywają się z poszanowaniem prawa i w atmosferze życzliwości i współpracy. Co na protesty kodu mówi opozycja? Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości powody, dla których demonstrujący wychodzą na ulicę, by bronić demokracji, w zasadzie nie istnieją, dlatego że sam fakt, że mogą protestować, świadczy o tym, że demokracja w Polsce nie jest zagrożona.